Dzień dobry, witam wszystkich. Nazywam się Karolina Cwalina i witam Was w swoim podcaście. Podcaście, który jest przedłużeniem odcinka w formacie Girls Ask. Girls Ask, czyli Wy pytacie, a ja i eksperci odpowiadają na Wasze pytania. Dzisiaj bez eksperta. Dlaczego? Ponieważ dostałam bardzo dużo zapytań, jeśli chodzi o moje hasło, czyli sexy zaczyna się w głowie. Co to tak naprawdę znaczy? Kim ja jestem? Co ja robię? Czym się dokładnie zajmuję? Oraz jak walczę z tym, aby się akceptować. Może to po prostu widać po mnie, że nie jestem chodzącym ideałem i potrzebuję wsparcia ku temu, aby siebie jeszcze bardziej lubić. No ale jakoś daję radę i dlatego tutaj w podcaście chciałabym bardziej merytorycznie podejść do tego, czym jest akceptacja. No i właśnie, jak nad nią pracować, żeby po prostu się jej polubić i mieć te sexy w głowie. Także mam nadzieję, że odpowiem tutaj na wszelkie wątpliwości, że poruszę ten temat głębiej. I cóż, i w takim razie zaczynamy. Co to jest w ogóle ta samoakceptacja? Ja zawsze mówię, że samoakceptacja to jest po prostu bezwarunkowa akceptacja siebie, miłość i szacunek do własnej osoby, niezależnie od niedoskonałości czy osiąganych sukcesów. I samoakceptacja jest koniecznym warunkiem satysfakcji z życia i budowania w ogóle jakichkolwiek fajnych, takich harmonijnych relacji z innymi ludźmi. Też tutaj bardziej jakby tak podchodząc psychologicznie do tematu, to w samej psychologii samoakceptacja uznawana jest za taki komponent samooceny, uogólnionej postawy wobec samego siebie, która wpływa na samopoczucie, ale też na podejmowane przez nas działania. Samoocena w ogóle też stanowi podstawę poczucia własnej wartości, bo brak samoakceptacji prowadzi po prostu do jej obniżenia. Też samoakceptacja to emocjonalne nastawienie do samego siebie. Jest to postawa nacechowana takim zaufaniem, szacunkiem do siebie, troską o własny dobrostan. Akceptując się, ma się do siebie pozytywne uczucia w taki sposób bezwarunkowy, czyli że bez względu na wszystko opinie innych ludzi nie wpływa na naszą świadomość tego, że mamy mocne, że mamy słabe strony i nawet jeśli pewne cechy pragnie się w sobie zmienić, to ich istnienie nie wpływa na stosunek do samego siebie, podobnie jak inni, którzy mają swoje ułomności, no nie umniejsza ich to jakby naszej miłości do nich. Też podstawą, taką postawą odwrotną do akceptacji jest z kolei samo odtrącenie. Wówczas dominują te jakby uczucia złe związane z naszą własną oceną. Jest to poczucie winy, niższości, często rozczarowanie, żal czy złość. O, złość na samego siebie. I jakby samoakceptacji pojętej jako miłość do samego siebie na pewno nie należy mylić z egoizmem. O tym trzeba pamiętać, że to, że ktoś po prostu siebie lubi szczerze i kieruje się w życiu troską o siebie, może osiągać szczęście i obdzielać się tymi pozytywnymi uczuciami, obdzielać otoczenie tymi pozytywnymi uczuciami, a z kolei egoista jest przesadnie skoncentrowany na sobie. Także niezależnie od bezpośrednich motywów takiej podstawy, pierwotną przyczyną często jest fakt, że jednostka nie akceptuje samego siebie i dlatego ta cała energia przeznaczona jest wówczas na podnoszenie samej swojej samooceny, a nie tutaj myślenie o jakby innych ludziach. To, co też jak często z koleżankami rozmawiam, właśnie tutaj mówię o egoizmie, ale też trzeba pamiętać o tym, żeby mieć taki swój złoty środek, tak? Czyli musimy pamiętać, żeby nie popadać ze skrajności w skrajność, bo fajnie, jak jest pełna akceptacja i to jest super i to jest świetne, jednak musimy patrzeć z wielu perspektyw, na przykład naszego zdrowia. Bo możemy czuć się dobrze ze sobą i uważać, że jak jest super, tak jak jest, no ale jeżeli jesteśmy wychudzeni i ważymy mało i jeszcze do tego bardzo mało jemy i dalej uparcie twierdzimy, że jest świetnie, możemy jakby przez to popaść w duże kłopoty. To tak jak ja często powtarzam, że jakby wiem, że mam nadprogramowe kilogramy. Akurat no tutaj jest też u mnie kwestia, mam hiperinsulemię, czyli w ogóle już następstwo insulinooporności, czyli tej choroby cywilizacyjnej, czyli jeszcze gorzej. I bardzo jakby chcę o siebie dbać, bo i ćwiczę i przeszłam na specjalną dietę taką w ogóle dla cukrzyków. Mam też większy problem z tym schudnięciem, więc to, że mi osoby dookoła mówią, że świetnie wyglądam i tak dalej, no pewnie dlatego, bo się dużo uśmiecham i wierzę w siebie, bo mam sexy w głowie, no ale jakby nie do końca akceptuję to, jak wyglądam i chciałabym jakby to zmienić, tak? Pracować nad tym. Są rzeczy, których nie mogę zmienić, jak na przykład moje blizny po operacjach, ale nadprogramowe kilogramy na pewno chciałabym zrzucić. Dlatego też uważam, że do wszystkiego powinniśmy podchodzić racjonalnie i nie przesadzać
wskazać w żadną ze stron. I tutaj jest ten złoty środek, że mamy największy wpływ na nasze życie i to, w jaki sposób go spożytkujemy. Dlatego warto po prostu walczyć z każdą niepozytywną emocją, która się w nas rozwija. I trzeba pamiętać, że też opinia innych nie jest wcale tak ważna, jak mogłoby się nam wydawać. I to też jakby były takie badania, że na pewność siebie i na samoakceptację w 90% wpływa to, jak myślą o nas inni i co nam inni powiedzą. I też przyznam się, że jeżeli mąż mi mówi, że super wyglądam albo że mu się podobam, to oczywiście jakoś jest mi lepiej na duszy, ale trzeba pamiętać, że to nie obcy ludzie powinni nas akceptować. Najważniejsze, abyśmy sami siebie lubili takimi, jakimi jesteśmy. I też musimy o tym pamiętać, że możemy popełniać błędy, ale chociażby też po to, żeby wyciągać z nich naukę. I wcale nie musimy być idealni, zresztą nie ma ideałów, to jakby często jest już mówione i trzeba brać to do serca, że nie ma ideałów. Warto po prostu żyć ze sobą w zgodzie, a tym samym zapewniać sobie ten nasz spokój. Ostatnie pytanie, jakie dostałam od Was, nagrywając swój odcinek i obiecałam, że tutaj je bardziej rozwinę, to skąd się bierze brak samoakceptacji w takim razie i jakie są w ogóle tego później przyczyny, tak? I to, od czego zaczęłam, to jakby te zdanie chciałabym dalej rozwinąć, a powiedziałam o tym, że samoakceptacja, jak wiele innych kluczowych dla naszego życia przekonań, ma swoje źródło w dzieciństwie. Bo szczęśliwi są ci, którzy jakby zostali obdarowani przez swoich rodziców bezwarunkową miłością. Ci rodzice zapewniali te osoby, że są kochani, że są chciani, że są wyjątkowi od praktycznie pierwszych dni. I też fajnie, jeżeli w ślad za tym poszło w miarę naszego rozwoju i podejmowania kolejnych prób zdobycia większej samodzielności, przekonanie o tym, że mimo naszej nieudolności i niedoskonałości, no bo wiadomo, takie momenty, etapy też się pojawiają w naszym życiu, że coś pójdzie na mnie tak, jakbyśmy chcieli, zachowamy się tak, jakbyśmy nie chcieli, to inni dalej nas akceptują. I jakby tutaj czemu dzieciństwo? No bo małe dzieci bowiem, nie mając żadnych informacji o sobie, czerpią je od rodziców. I tak jakby tutaj takie mądre zdanie słyszałam, że ci rodzice są lustrem, w którym przegląda się to dziecko. I jeśli widzą w nim akceptację i miłość, same siebie będą kochać i akceptować. Bo dlaczego tak jest? Bo po prostu innego rozwiązania nie znają. Jakby małe dzieci od początku chłoną to, co widzą. No ale też niestety nie wszyscy mieli tak wychowawczość wiadomych rodziców i jakby później o tą samoakceptację przychodzi im walczyć przez resztę życia. No i z reguły ta walka ma charakter udowadniania sobie i innym tych własnych możliwości, no ale nie tędy droga, bo wystarczy spojrzeć dookoła, czy zawsze ci, których cenimy i stawiamy wyżej od siebie, są tymi, których cechuje najzdrowsza relacja z samym sobą. I czy właśnie bycie takim idealnym jest przepisem na samoakceptację, bo po takim nawet chociażby powierzchownym przyjrzeniu się kilku postaciom może szybko okazać się, że mimo tych wybitnych osiągnięć one wcale nie są z siebie zadowolone, nie doceniają swoich osobistych sukcesów i nie darzą się szacunkiem. Szczęśliwi natomiast mogą okazać się ci, którzy na co dzień wcale ich w ogóle nie widzimy na pierwszych stronach gazet, czy oni to nie są ludzie, którzy odbierają nagrody za wybitne dokonania, tylko to są ci zwykli ludzie, którzy dają sobie te prawo do popełniania błędów, do bycia niedoskonałym i też do tego, aby ciągle nad sobą pracować. Bo najważniejsza jest świadomość własnych niedociągnięć, bo to ona jakby jest dla nas tym motorem do tego, aby się dalej rozwijać. I możliwe właśnie, że osoby, które osiągają ten spektakularny sukces, to są właśnie ci, którzy zdają sobie z tego sprawę, nad tym pracują, bo później bardzo mają powody radości, jeżeli coś im się uda i okazję do świętowania i o to chyba chodzi, tak? Też jakby w pozytywnym aspekcie często jest tak, że możemy oczywiście jakby mimo takich realnych wad darzyć się szacunkiem i miłością, ale też często nasze starania i praca nad tym, by być coraz lepszym,
no na niewiele się zdają, bo zawsze będziemy mieli w głowie, że coś można zrobić lepiej, albo że jest ktoś, kto będzie robił lepiej od nas. I to też jest taka pogoń za nieosiągalnym czymś i to generuje bardzo dużo w nas rozczarowania, smutku i samotności, bo sednem samoakceptacji jest świadomość własnej niedoskonałości i danie sobie do niej prawa, to jest jedno, a druga rzecz, to co na przykład mi pomaga w tym, aby pracować nad sobą, nad tą samoakceptacją, to jest to, że ja się nie porównuję, bo właśnie, bo zawsze się znajdzie ode mnie zgrabniejsza, zawsze znajdzie się niestety ode mnie ładniejsza, zawsze się znajdzie ode mnie mądrzejsza i tak samo od każdego. Ja pamiętam od małego, jak się zastanawiałam, na jakiej podstawie wybiera się Miss Świata, bo jest tyle pięknych kobiet, że no jak to się dzieje? Także najgorsze to jest to porównywanie się, bo jakby wiadomo, że będą różne osoby dookoła, a my musimy się koncentrować na samym sobie, to co jest w nas najlepsze i na tym polega też jakby ta praca nad sobą, żeby się koncentrować na naszych zaletach, nad tym co my mamy do powiedzenia, co my dajemy światu, bo też trzeba pamiętać, nikt nie będzie nami, nikt nie będzie drugą taką samą osobą. I też zawsze to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że też trzeba sobie zdawać sprawę, że też nie do końca będziemy wszystkim pasować. I tutaj jak powiedziałam, że najważniejsze żyć w zgodzie ze sobą, bo nie do końca wszyscy będą nas kochać, nie do końca będą nas akceptować. Ważne, żeby robić swoje i po swojemu i być z tego powodu zadowolonym. Także kiedy człowiek po prostu nie potrafi zaakceptować siebie w sposób bezwarunkowy, jego samopoczucie staje się właśnie wtedy zależne od tej atrakcyjności fizycznej, stanu majątku czy jakichś sukcesów zawodowych, jakie mamy, bo osoba jest przeświadczona, że na miłość innych albo jakby na miłość także własną do samego siebie trzeba zasłużyć, osiągając jakieś tam rzeczy. I też wtedy jakby tą poprzeczkę podnosimy sobie coraz wyżej, ale nie powoduje to, że wcale czujemy się coraz lepiej, bo brak samoakceptacji ma wiele poważnych też konsekwencji i osoba, która go doświadcza, z tego co zauważyłam i nawet ostatnio pisałam cały artykuł na ten temat, to jest osoba, która po pierwsze nie ma odwagi być sobą i realizować swoich prawdziwych potrzeb, bo się po prostu boi. Czego się boi? Boi się przede wszystkim porażki, boi się oceny tego, co inni powiedzą na jej temat, bo nie do końca wierzy w samą siebie. Następnie ta osoba, nie mogąc być autentyczna, ona nie rozwija ani swojego potencjału, ani nie może efektywnie pracować nad swoimi słabościami, bo jakby też nie pokazuje tego, jaka jest naprawdę. Dodatkowo nie jest to osoba zdolna prawdziwie kochać innych i budować z nią tych harmonijnych relacji, bo cały czas jest przeświadczona, że no nie jest taka, jakby chciała być, nie jest doskonała, więc też z drugiej strony za co druga osoba mogłaby ją tak w pełni pokochać. Też to, co zauważyłam, że osoba, która się nie akceptuje, nie potrafi godzić się z tym, na co nie ma wpływu, no to, że nie osiąga spokoju i satysfakcji z życia, no to już w ogóle kolejna rzecz, bo w rezultacie, słuchajcie, nie akceptując siebie, trudno osiągać tak pożądane sukcesy i w ogóle aprobatę reszty otoczenia, no bo zauważyłam, że osoby zwykle podziwiają osoby pogodne, pewne siebie, mające odwagę kroczyć własną drogą i to jest te moje sexy w głowie. Sexy w głowie oznacza, że się nie boimy, że działamy, że robimy swoje, tak? Że się nie poddajemy. Są rzeczy, które oczywiście, wracając do poprzednich jakby tutaj stwierdzeń, są rzeczy, w których jesteśmy niedoskonali, nad którymi trzeba pracować, ale zdajemy sobie z nich sprawę, tylko ta pogoda ducha na mnie schodzi, dlatego ja może się wydaje często właśnie taką osobą, że mam doradzić, jak sobie z tym radzić, że być pewną siebie, tak się akceptować, a właśnie, a ja też mam swoje jakby jakieś kompleksy, mam swoje problemy, rzeczy, z którymi sobie nie radzę, tylko no nie tracę tej pogody ducha, nie chowam się, szanuję siebie za to, co robię, jak działam, że mam odwagę jakby i być sobą, mam odwagę działać i to jakby nie przekreśla tego, jakby, że w ogóle siebie nie akceptuję, tylko po prostu nad pewnymi rzeczami pracuje i to się da i to też jest tak, że nad samą akceptacją da się pracować i nawet w tym, jak tutaj było od początku, że bierze się dużo rzeczy z dzieciństwa, ale to nie zmienia tego faktu, że nad samą akceptacją można spokojnie jakby pracować w dorosłym życiu. Niekiedy wymaga to naprawdę wsparcia terapeutycznego, ale warto spróbować odnalezienia miłości do samego siebie, bo później sukcesy na tym polu są źródłem właśnie satysfakcji i to one podnoszą naszą samą
samoocenę. Jakby też na terapii przerabia się bardzo dużo rzeczy i znajomość tych prawdziwych potrzeb, aspiracji, potencjału, lęków czy ograniczeń otwiera na zmianę oceniającej postawy wobec siebie taką, jaką jest, jaką się przyjmuje, jak wobec najlepszego przyjaciela, tak? Czyli jacy jesteśmy wobec najlepszego przyjaciela? No, wiadomo, czasem zdarza się krzyknąć, ale ogólnie jesteśmy jakby łagodni, cierpliwi. Przede wszystkim darzymy tego przyjaciela swojego szacunkiem i zrozumieniem, tak? Także też jakby pomocne w takim procesie budowania też samoakceptacji w stosunku do samego siebie, czyli bycia dla siebie tym najlepszym przyjacielem, jest to, aby sprawiać sobie małe przyjemności, małe prezenty, aby dbać właśnie, dbać z troską o własne ciało, czyli nie zaniedbywać takich rzeczy jak czy dieta, czy nawet jakieś takie rzeczy już bardziej przyjemne, jak wizyta u fryzjera, czy wizyta w spa, żeby chwalić samego siebie, to co już powiedziałam, skupiać się na tym, co robimy dobrze, co jest fajne, za co jakby uważamy, że jesteśmy osobami godnymi do podziwiania. Bo ćwiczenie samoakceptacji pozwala na podejmowanie decyzji i działań, które właśnie w perspektywie prowadzą do tego umocnienia miłości do samego siebie. A tę miłość do samego siebie też później widać, czy ktoś stawia sobie te realistyczne cele, czy na przykład wybiera pracę, która jest adekwatna do jego potencjału czy zainteresowań, ale też kiedy już wypracujemy tą postawę właśnie, że jesteśmy jakby lubimy siebie, jesteśmy pogodzeni ze sobą, to też przynajmniej ja tak miałam, że zerwałam, słuchajcie, na przykład toksyczne relacje i zaczęłam się obracać w gronie naprawdę życzliwych mi osób. Przestałam tracić czas. I teraz tak sobie myślę też o tym, że to na pewno będzie wymagało i kolejnej rozmowy z jakimś ekspertem, i podcastu, asertywność. Kiedy my siebie lubimy, mamy wtedy większą skłonność do tego, żeby mieć postawę asertywną. Także do tej asertywności na pewno będziemy wracać. W każdym razie, no słuchajcie, czyli co? Akceptacja samego siebie zakłada przede wszystkim tą radość z tego, kim my jesteśmy. Bo zwykłe jakby pogodzenie się, że dobra, mogło być gorzej, no to bywa, wiadomo, zniechęcające. Więc jeżeli chcemy być szczęśliwi, to powinniśmy się nauczyć cieszyć z tego. Oczywiście nie jest to łatwe i wszyscy mamy tego świadomość, bo praca nad sobą to jest w ogóle najtrudniejsza praca. Więc tutaj jakby nie, to nie jest wcale takie proste. I w ogóle niełatwo jest stanąć w oko z takimi często pytaniami, czy my siebie akceptujemy, czy jesteśmy zadowoleni z tego, kim jesteśmy, czy widzimy cel i sens tego, kim jesteśmy, bo łatwe i szybkie odpowiedzi nie są wcale aż takie tutaj wygodne. Jednak no, znaki akceptacji samego siebie są widoczne w życiu codzienne i na przykład ja Wam wymienię takie 10 moich symptomów, które jakby ja dostrzegam, że ktoś siebie naprawdę akceptuje. Bo taką pierwszą rzecz, którą widzę, że właśnie też osoby się naprawdę lubią, akceptują, jest to, że ludzie, którzy akceptują samych siebie, są szczęśliwi. I może to naprawdę brzmi dziwnie, ale tą pierwszą oznaką samoakceptacji jest właśnie takie poczucie szczęścia. No, możecie powiedzieć, że to takie błędne koło, ale jednak ludzie, którzy naprawdę są zadowoleni z tego, kim są, mają zawsze dobre towarzystwo, przez całą dobę przebywają z taką osobą, którą lubią. Także ta dobrze znana, urocza osoba, nawet jeżeli jest przy nich na dobre i na złe, to jest jakby też niewiele rzeczy jest w stanie ich unieszczęśliwić. I nawet jeśli inni są dla nich jakby nieczuli lub nastawieni wobec nich krytycznie, ci, którzy naprawdę kochają samych siebie, będą przekonani, że musiało zajść jakieś nieporozumienie. A jeśli nie, to widocznie owa nieczuła bądź krytyczna osoba ma jakiś osobisty problem. I wtedy efektem będzie współczucie, a nie złość na taką osobę. Następna rzecz to to, że ludzie, którzy akceptują samych siebie, z łatwością wychodzą innym naprzeciw. Czyli im bardziej akceptujemy siebie, tym głębsze jest nasze przekonanie, że inni też nas polubią, bo wyprzedzamy zatem ich samą jakby tą akceptację i lubimy przebywać w ich towarzystwie. Pewnym krokiem wchodzimy do pokoju pełnego obcych ludzi i bez zakłopotania potrafimy się na przykład innym przedstawić. O otwarciu siebie na innych myślimy właśnie jako o takim miłym darze dla innych, który należy przyjąć uprzejmie i z wdzięcznością.
Niemniej, jeśli naprawdę kochamy siebie, doceniamy, smakujemy także chwile samotności, bo lubimy być też ze sobą sami, bo prawda jest taka, że dla tych, którzy akceptują siebie, samotność jest spokojem. A ci z kolei, którzy mają taki problem z akceptacją, może to oznaczać ból i rozpacz, bo doświadczenie samotności jako pustki powoduje, że człowiek szuka rozrywki za wszelką cenę. Czy to w gazecie, czy w kawie, czy jakby słuchając radia, czy żeby telewizor był głośno nastawiony. Oczywiście by tutaj też bez przesady, bo ja też lubię, jak coś gra w domu i tak dalej. No ale jakby chodzi o to, że lubię być na przykład też ze sobą sama, że się ze sobą nie nudzę. Zawsze mam co robić i jakby no nie czuję się samotna, kiedy na przykład przebywam aktualnie sama. Kolejna rzecz to to, że ludzie, którzy akceptują samych siebie, są zawsze otwarci na uczucia i komplementy. Czyli jeżeli naprawdę akceptuję samego siebie, jestem z siebie zadowolony, będę w stanie przyjąć do świadomości, że ktoś ofiaruje mi uczucie i przyjmę od innych miłość jako zaszczytne wyróżnienie i z wdzięcznością. Nie będę tłumić w sobie takiego niewypowiedzianego jakby ostrzeżenia, że gdybyś naprawdę mnie znała, to nie pokochałabyś mnie. No bo jakby bez przesady tutaj trzeba mieć tą zdolność do tego, aby przyjąć i zinterpretyzować po swojemu te życzliwe uwagi i komplementy. Co więcej, jeśli one naprawdę sprawiają nam radość, bo koniecznie jakby to nie musi być jakby konieczne, aby zamartwiać się wątpliwościami co do motywów kierujących, tak jakby, że osoba nam mówi dużo komplementów i od razu my często reagujemy, czego chcesz ode mnie, albo nie, no przestań, jakby na pewno jakby tak nie myślisz. Absolutnie. Tutaj jakby jesteśmy otwarci na te komplementy, bo zdajemy też sobie sprawę z naszej wartości. Kolejna rzecz, że ludzie, którzy akceptują samych siebie, potrafią naprawdę być sobą. I autentyczność nie oznacza tego, że musimy dźwigać się ze sobą i jakby tutaj dobieramy maskę na każdą okazję. Właśnie to oznacza, że jesteśmy w stanie postawić sprawę jasno, że, tu o tym też już wspomniałam, że nie mamy obowiązku nikomu pochlebiać, tylko mamy ten obowiązek pozostać sobą, czyli jakby ludzie dostają to, co widzą, że ja to ja, jestem oryginalna, nie ma jakby mojej kopii, bo nikt nie będzie mną, tak? A większość niestety z nas dzisiaj nakłada maski i traci takie poczucie i jakby gdzie samemu się jest i gdzie się ta kończy rola, którą się odgrywa, gdzie jest to prawdziwe ja. A my tak naprawdę nie jesteśmy durni i często wyczuwamy instynktownie, czy ktoś jest autentyczny, czy właśnie ktoś przed nami gra, czy ktoś jest z nami szczery. Także tutaj no ja od razu jakby mam jakiś taki radar i najbardziej, wiecie, czego nie lubię, jak ktoś robi ze mnie głupka i myśli, że ja w ogóle tego nie wiem. I to już jest nawet nie wkurzające, to jest irytujące i tak się zastanawiam, czy ktoś myśli, że po prostu jestem głupia. No a nie jestem. Pod tym kątem na pewno nie. Jeżeli chodzi o nosa do ludzi, to mam. Słuchajcie, idziemy dalej. Akceptacja samego też dotyczy chwili obecnej. Czyli jakby to, co było kiedyś, to było, tak? I jakby żyjemy w oderwaniu od tej przeszłości, bez wybiegania w przyszłość, jakby też może to nie jest takie łatwe, ale to chodzi o tym, żeby akceptować siebie tego, co jest teraz, w danym momencie i jakby teraz patrzeć, co jest jakby na tą teraźniejszość. Ludzie też, którzy siebie akceptują, potrafią śmiać się z siebie, bo takie zbyt traktowane, jakby zbyt poważne traktowanie siebie jest często objawem niepewności. Ostatnio słyszałam takie stare chińskie przysłowie, że błogosławieni ci, którzy potrafią śmiać się z siebie, to nigdy nie zabraknie im rozrywki. No bo coś w tym jest, że zdolność do tego przyznawania się do własnych słabości, zachcianek oraz umiejętność śmiania się z nich wymagają jeszcze większego poczucia bezpieczeństwa niż to, które daje nam ta sama akceptacja, bo dopiero świadomość, że jest się w czymś dobrym, pozwala przyznać się do własnych braków. Także kto posiadł tę tajemnicę, potrafi się z nich śmiać, nawet gdy wejdą jakby tutaj różne smaczki na światło dzienne. Także no tutaj jakby śmianie się z siebie też daje nam takie też poczucie dystansu do tego wszystkiego, a to sprawia, że mniej się denerwujemy, jesteśmy zdrowsi. Dalej, ludzie, którzy akceptują samych siebie, potrafią rozpoznawać i zaspokajać swoje potrzeby.
Czyli cóż, no ci, co potrafią zaakceptować siebie, umieją też zdać sobie sprawę z własnych potrzeb. Czy to są potrzeby fizyczne, czy emocjonalne, czy intelektualne, czy społeczne, czy duchowe. Bo ludzie, którzy akceptują samych siebie, starają się wypracować ten taki harmonijny, w coachingu mówi się ekologiczny model życia, także jakby, żeby wszystko było ze sobą spójne i aby było jakby też tak odpowiednio, jakby żebyśmy zarządzali tym i swoim czasem i potrzebami, żeby wszystko jakby było, wychodziło naprzeciw tym naszym potrzebom, że zazwyczaj udaje nam się zaspokajać potrzeby snu, odpoczynku, pracy, ale też powstrzymujemy się od wszelkich jakichś przesadnych oraz czy szkodliwych nałogów. Ale są rzeczy, które wiadomo, no, pewnych rzeczy po prostu czasem trzeba spróbować, nie chcemy temu odmawiać i jakby to nie o to chodzi, że jak za każdym razem mamy czy zapalić papierosa, czy napić się kieliszek wina, to mamy mieć później wyrzutu sumienia, bo jakby znamy swoje potrzeby, jak i granice, których po prostu wiemy, czego jakby nie przekraczamy, gdzie są te nasze właśnie, gdzie jest to nasze powiedzenie stop, także tutaj na spokojnie. Najważniejsze to wiedzieć, gdzie są te nasze granice, po prostu. I cóż, ludzie, którzy akceptują siebie, potrafią się samookreślić. Kluczem do takiego samookreślenia znajdują jakby takie osoby w sobie, zamiast pytać się o nie innych. Bo kto naprawdę akceptuje siebie, uważa pewne rzeczy za właściwe, słuszne i nie zastanawia się nad tym, co pomyślą innych. No bo właśnie o to chodzi, że akceptacja samego siebie jest w dużej mierze odporna na psychologię tłumu i masowe reakcja. Najważniejsze to pamiętać, że my jesteśmy na tym świecie, aby spełniać swoje oczekiwania, a nikt inny się nie urodził po to, żeby je spełniać nam, tylko właśnie my dbamy o samych siebie. I co jeszcze mogę Wam powiedzieć? No tak na sam koniec, że ludzie, którzy akceptują siebie, są asertywni. I tak jak powiedziałam, do tej asertywności na bank trzeba będzie wrócić, bo jest to postawa, gdzie akceptujący siebie człowiek przyznaje sobie prawo do poważnego traktowania, do własnych poglądów, własnych wyborów. W każdy związek wchodzi tylko na zasadzie równorzędnego partnerstwa. Osoba asertywna nie zgadza się przyjąć roli przegrywającego, ani też nie podejmuje decyzji za innych. Zastrzega sobie za to prawo do popełniania błędów i zauważyłam, że wielu z nas rezygnuje z tej asertywności w momencie, gdy czuje, że może być w błędzie na przykład i ukrywamy swoje poglądy i preferencje, a pełna jakby radość samoakceptacji jest powołaniem do asertywności, czyli do tego szacunku do samego siebie, do umiejętności wyrażania samego siebie w sposób otwarty i szczery, tak jak powiedziałam, do tej asertywności trzeba będzie wrócić. Także słuchajcie, no mam nadzieję, że wyjaśniłam Wam pokrótce, co to samoakceptacja, skąd się bierze jej brak, jak nad nią pracować, jak ludzie, którzy mają tą pełną samoakceptację, jak potrafią się zachować, do czego może prowadzić to, jeśli jej nie mamy. No i zapraszam, słuchajcie Was do kolejnych odcinków Girls Ask, a po nich do kolejnych podcastów, gdzie mam nadzieję, że będę mogła odpowiadać dalej, ja plus oczywiście eksperci na nurtujące Was pytania. Do usłyszenia!